Kochani, wiem doskonale jako żona, że bardzo trudne jest małżeństwo. Ale też wiem, co pokazało nasze życie małżeńskie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i z każdego najgorszego dna jest w stanie wyciągnąć małżeństwo razem. Dlaczego o tym mówię? Z tego, co widzę nawet w komentarzach, jest wiele małżeństw, którym grozi rozpad. Jeżeli choć jedno z małżonków jest w stanie się modlić, nie lękajcie się, odwagi, trwajcie na modlitwie. Ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Wiem, że boli. Jeżeli są zdrady, chęć rozwodu. Bez Boga żadne małżeństwo nie przetrwa. Gdy czasem nie miałam już sił, szłam na kolana przed krzyż, czasem pod obraz Jezusa Miłosiernego, ale zawsze z myślą o krzyżu czy do Maryi. Płacząc z bezsilności, prosiłam o pomoc, ale nie o to, aby było jak ja chcę, lecz aby Bóg swoją mocą, krzyżem, ranami Chrystusa, miłosierdziem Bożym, sercem niepokalanej wyciągnął ma nasze małżeństwo. I trwamy. Jeżeli choć jedno z was jest w stanie się modlić, gdyby nawet drugie próbowało odejść, czy odeszło, nie poddawajcie się. Łatwo mi to powiedzieć? Nie. Gdy było z nami bardzo źle, byliśmy u jednego z księży. Rozmawiałam tylko ja i nie prosiłam o to, aby mój mąż był dla mnie taki, jak ja chcę, lecz abym miała siły, by dźwigać krzyż małżeński. Powiedziałam także temu księdzu, że będę posłuszna wszystkiemu, co on mi powie. I powiedział: jeżeli jesteś rzeczywiście posłuszna, to rozwodu nie będzie. I tak przetrwaliśmy kolejne lata. W imię posłuszeństwa wobec Boga i słów kapłana. Na modlitwie, w poście. Kochani, nie bójcie się. Jeżeli możecie, zachęcam do nowenny pompejańskiej za małżonka, za siebie, za wasze małżeństwo i pozwólcie Bogu działać. Bądźcie posłuszni kapłanowi. Proście, by Pan dał wam dobrego, mądrego, umocnionego kapłana. Nie bójcie się. Porozmawiajcie szczerze, nie robiąc z siebie aniołów, a z męża czy żony,
kogoś złego, bo każdy z nas jest pełen wad. I cierpliwie wysłuchajcie. Jeżeli jest taka możliwość, przyjmujcie w łasce uświęcającej Komunię Świętą. Jeśli trzeba, a na pewno warto, idźcie pod krzyż do Jezusa Miłosiernego, do Niepokalanej. Wiem, co mówię i wam to polecam i was zachęcam. A wszystkich, którzy teraz trwają w takiej walce, niech Duch Święty poprowadzi. Jezus, Maria, Józef, rodzinie waszej oddaję wszystkie małżeństwa. Amen.